tym miejscu można zajrzeć pod kieckę i to nie byle jaką, bo pochodzącą z wyjątkowych zbiorów. Choć najpierw trzeba przebić się przez kilka warstw, ale warto by zobaczyć, ile kilogramów materiału nosiły kiedyś na sobie kobiety. Wystawa Skarby Śląskiej Szafy, która od piątku prezentowana jest w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, to unikatowe elementy strojów ludowych Górnego i Dolnego Śląska. Znalazło się tam blisko 800 eksponatów. Wśród tych perełek są jeszcze takie perły, można powiedzieć, bo począwszy od sukni do oczepin dla panny, właściwie już wtedy dla mężatki, bo ona już jest po ślubie kościelnym, która jest biała i mamy jedną, jedyną sztukę takiej właśnie kiecki. To jest taka perła. Perłą jest na pewno biżuteria cieszyńska, chociażby taki pas z 1810 roku, srebrny, pozłacany, o bardzo dużej wartości. Perłą są też meble, szczególnie te z Dolnego Śląska z 1796 roku. Bogata kolekcja to poza kieckami 70 fartuchów, z których każdy jest inny, ponad 50 kaftanów, kilkadziesiąt czepców i chust. Jednym z najciekawszych eksponatów jest strój wilamowski, który występuje jedynie na terenie leżących nieopodal Bielska Wilamowic. Stroje te charakteryzuje duża różnorodność. Każda zamożna kobieta była posiadaczką przynajmniej kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu ich kompletów na każdą okazję. To nie było tak, że miała odświętny i codzienny, tylko na pierwszą niedzielę miesiąca, na drugą inny. Były różne rodzaje pasków w spódnicach, bo spódnice są pasiaste, tu jest fartuch w kwiatki i te spódnice miały różne nazwy i wszystko było przypisane do określonego czasu. I też w stroju wilamowskim to było takie charakterystyczne. To jest coś, czego nie widać jakby na eksponatach muzealnych, bo eksponaty muzealne pokazują nam tę materialną część stroju. Wystawa w Bytomskim Muzeum dostępna jest dla zwiedzających do września 2023 roku. Roku.